dawaj panda, wracaj, ratuj mnie! Szybko tego broka. Dawaj tym brokiem tego Franka. Patrz, zabił go! Zabiłeś go! Wow, wow. Ale zadyma, dawaj, jedna! Dobiję ją! Cześć, z tej strony Farel i witam w najsmutniejszym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. Każdy, kto śledzi moją twórczość, wie, że ostatni odcinek z gry Brawl Stars miał miejsce około tydzień temu. Od tamtej pory nie miałem czasu nagrywać Brawl Stars, ponieważ wyszedł 9 sezon w grze Fortnite, a jak dobrze wiecie, cały kanał jest postawiony na kontencie Fortnite'a, więc musiałem nadrobić zaległości. Ale i tak wieczorami grałem sobie w grę Brawl Stars, dobijałem sobie pucharki wraz z moimi widzami i w końcu przyszedł czas, żeby nagrać kolejny odcinek. Po zalogowaniu się na moje konto ujrzałem minusowe gemy. I to nie jest wcale mała suma, ponieważ na moim koncie mamy minus 429 gemów, co w przeliczeniu na polskie złote wynosi prawie 120 zł. Od razu zacząłem działać w temacie, napisałem do supportu, dlaczego mam minusowe gemy. W tym momencie czekam na odpowiedź. Jeżeli czegokolwiek się dowiem, od razu dam wam znać, ale w międzyczasie zapytałem się moich ziomków z klanów, co na ten temat sądzą. Powiedzieli, że czytali kiedyś na forum i słyszeli różne historie na temat minusowych gemów, a najczęstszą przyczyną było to, jeżeli ktoś kupował taniej gemy na różnych dziwnych stronkach. Po czym Supercell uznawał taką ofertę za fejkową, po czym na koncie pojawiały się minusowe gemy. Najdziwniejsze jest to, że ja przez żadne dziwne strony nigdy nie kupowałem gemów, nawet nie wiedziałem, że takie stronki istnieją. Wszystko płaciłem za pomocą swojej karty płatniczej. Kiedy sprawdziłem swój billing karty płatniczej, wszystkie płatności są dokonane poprawnie. W tym momencie czekam na odpowiedź od supportu. A co wy o tym wszystkim sądzicie, dajcie znać w komentarzu, czy też kiedyś mieliście taką przykrą sytuację. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni do następnego odcinka. Pod ostatnim odcinkiem z moją dziewczyną, że graliśmy challenge i win równa się skin, zostawiliście prawie 9000 łapek w górę, za co byśmy otworzyli w tym odcinku 2 megaboksy. Niestety musimy poczekać, aż cała sytuacja się wyjaśni, a w następnym odcinku nadrobimy zaległe skrzynki. Przypominam standardowo o stawieniu łapeczki w górę, ponieważ za każde 4000 łapek w górę pod tym materiałem w następnym odcinku otwieramy 1 megaboksa. A co najważniejsze, nie zapomnij subskrybować mojego kanału, ponieważ 40% widzów jeszcze tego nie robi. A ja teraz już bez przedłużenia zapraszam was na drugą część odcinka, gdzie razem z pandą zagraliśmy Master Kill Challenge. Moim gościem jest dzisiaj panda, siemaneczko. Siemka. I w dzisiejszym odcinku dam rewanż pandzie w Master Killa. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście odcinka u pandy, gdzie razem walczyliśmy, kto więcej zdobędzie fragów w trybie duo, no to obejrzyjcie koniecznie, wbijcie na kanał pandy, do którego link macie podany w opisie tego filmu. I dzisiaj będziemy z pandą rywalizowali. Ja u niego na odcinku wygrałem, więc dzisiaj panda gra na telefonie, a ja będę grał na komputerze. I zobaczymy, czy faktycznie jest ta różnica, że osoba, która gra na komputerze, nie ma szans z osobą, która gra na telefonie. Panda, powiedz mi jeszcze jedno, mordo, czy kiedyś miałeś taką przykrą sytuację, jak mnie spotkała, że mam minus 434 gemy? No na szczęście nie miałem takiej sytuacji. Wiesz może, czym to może być spowodowane? Ja jeszcze na chwilę obecną nie pisałem do Supercella ani do supportu. Ja za wszystkie moje gemy płacę kartą kredytową, więc być może coś na karcie kredytowej się takiego stało, że oni mi tą transakcję po prostu, nie wiem, cofnęli? Nie mam pojęcia, jak to mam rozumieć. Właśnie z tego co wiem, to minusowe gamy są za cofnięte oferty, więc możliwe, że to spowodowane właśnie przez to. Właśnie, ale że ja żadnych ofert nie cofam, bo zawsze mnie stać na te gemy i nie mam w ogóle takiej potrzeby, bo ja nie rozumiem tego po prostu i z pewnością to wyjaśnię i w którymś wam odcinku dam, moi drodzy, znać. Okej, panda, grasz jaką postacią? Poco? Dam ci szansę wybrać jako pierwszy. No chyba, że chcesz Piperkę, to ja wtedy zmienię. Nie, ja nie mam nawet tutaj Piperki na tym koncie. Aha, bo ty grasz na mała panda, dobrze? Rozumiem? Tak, tak. Myślę, że sobie wezmę Broka. Broka sobie weźmiesz, okej. Okay. Drodzy widzowie, gramy starcie duo, mapa Oko Cyklonu. Tą samą mapę graliśmy u pandy i zobaczymy tym razem, jak nam pójdzie. Kto zostanie Master Killerem, tak można to nazwać? No, myślę, że tak. Master Killerem, okej. Okay. Wow, 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 Piper! O, panda! Ale by cię dojechała! Ledwo co przeżyłem. Ja jej nie widzę. Ona tu idzie właśnie. Idzie, 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 no, krzakami. Dostała! Leży, leży, nice. Nie! Pam! 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 Uciekaj, Farel! Uciekaj! Nie! Najgorzej, najgorzej! Ona jest tu w krzakach. Kurde, bardzo mocno ona bije. Bardzo mocno ona bije z tych śrubek, ta Pam. Uważaj, jeszcze thrower jest. Dynamite. O nie, Tara. Wiesz co? Dobijesz ją? Tak! 1-1, czyli panda mamy. 1-1. Dokładnie. Idę po te cubesy. Ty dobiłeś? Nie, tak, tak, dobiłem. Ładnie. 2-2. Gdzie ten Mike się tam pcha do ciebie, wariat? Dobra. Jest. 3-2.
3-3? Nie, kto dobił? Panda 4-3! Nie, najgorzej! Ale mamy 8 power cubesów, tu może być mega zadyma za chwilę, kochani. Gdzie ten, gdzie ta, dobra? Piąty? A? Dobra, Farel, dawaj! Kogo będzie frag ostateczny? Ile ja już mam, bo nie pamiętam, kurczę. I szósty. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ktoś oglądał odcinek u Pandy, Panda nie mógł sobie kompletnie poradzić grając na komputerze, a tutaj daje sobie rewelacyjnie radę. Okej, lecimy z kolejnym meczem. Do trzech meczy gramy, tak? Tak, do trzech meczy. Okej, master kill z Pandą. Dobra, let's go. Ładnie, ładnie. Ty, ja mam 4, ty masz 6, tak? Tak. Dobra, weźmy sobie może te skrzynki. Dobra, ty je rozwalisz, nie? Ja biorę te tu. Tak, rozwalę obydwie. No nie wiem, uważaj, 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 uważaj. Frank. Tak, Frank. Kurczę, tu mam mały zasięg trochę. O nie, kurczę. Nie, dosięgnął mnie końcówką. Czekaj, jakieś lagi mam. Dobra, dobili tego. Panda, nie właduj mi się tu na trzeciego! Zabiłeś go! Masz 7, wariacie. Dobra, Farel ma 5. Farel ma 5 i czy będzie miał... Dobra, uciekam, uciekam. Farel ma 5, musimy to przeżyć. Dam ci się szansę jeszcze zrespić. Nie wiem, co się działo. Tak, ale zabiłeś typa, serio. O, to nieźle. Czyli 7-5. Tak. Tak, za chwileczkę jeszcze raz to zweryfikujemy wszystko. Wow, Mortis! Uciekam, Farel! Tak, Farel zabił, pięknie! Nie! 7-6, tak? Dobijesz ją? Nie, nie trafiłeś. Nie, nie dolatują te pociski. Najgorzej, najgorzej. No powiem ci, że ty sobie lepiej radzisz ode mnie na komputerze. 8 frag. Ale, ale... Będzie! Siądzie! Ja mam! Nie! Najgorzej, Panda! Oszuście! Ale nie! Co? Ej! Nieładnie, nieładnie, co? Kurczę, jakie lanie dostaję! Tutaj Frank się na nas sfokusuje od razu. Nie! Ja go... Nie! Dobry. Nie trafiłem, nie trafiłem. Kurczę, ten Mortis przeżył! No! No, Farel, uciekaj! Uciekaj! Dawaj, Panda, wracaj, ratuj mnie! Szybko tego broka. Dawaj tym brokiem tego Franka. Patrz, zabił go! Zabiłeś go! Tak, ale nie przeżyje. Wow, wow. 3 sekundy. Ale zadyma, dawaj, jedna! Dobijaj, dobijaj ją, dobijaj ją! Nie! Tak, jest! Jest! Nice! O to chodzi, o to chodzi! Wow, ale gierka! Zostawcie łapeczkę górę wszyscy, obowiązkowo za te mecze, super są! Okej, kochani, bo przez chwilę się pogubiliśmy w punktach, Farel już sobie obejrzał powtórkę, wszystko podliczył, jest 11-6 dla Pandy. O kurczę, Panda, wysoko postawiłeś mi poprzeczkę, prawie dwukrotność! No u mnie też było ciężko. Komputer jednak to komputer, ale tak mi faktycznie lepiej idzie niż tobie na komputerze. To jest nie... Tak, bo ty też dłużej grasz na komputerze ode mnie. Dokładnie tak. Ja w sumie same początki nagrywania już od komputera były, nie? O kurczę, Jean i Tara. Leży. 11, 7. 7 dla Farela. O kurde, ten Barley ma 7 power cubesów aż. To wysoko, nie pchaj się, mi się wydaje, co? Znaczy ten, on sobie uciekł tamten. Poko jest z nim w teamie? Tak. Dobiłeś go? 12, 7. Ach, najgorzej. Lecimy po 20, o kurde. Ole, dostała 3K? Leży! Ale strzał między belkami, wow! 8! Zawija mnie. Ale Farel ciśnie na kąpie. Nie ma lekko, nie ma lekko, ziomeczki. Jest! 9!
O kurczę, ulcik ze strony Rosie. Łatwo. Panda! Panda! 9-13. Wielkie starcie. Coś za bardzo się zbliżasz. Muszę tak jeszcze z tych. Te dwie osoby jak zabiję, to będzie dobrze. 10? To jest nie fair. Ty więcej bijesz. Nie! Jest! 14! 10 dla Pandy! Nice! Brawa! Brawa, bardzo ładne mecze. Super! Ale nam poszło. Zrobiliśmy 3 winy, czy mi się wydaje? 2 chyba. Dwa, tak. Okej, kochani, teraz zostały nam tylko do otworzenia aż 56 skrzynek niebieskich. Wow! No nic, lecimy! Punkty do Genę, do Poco. Do Gina, przepraszam. Do Penny, do Bula, do Gina, do Tary. Jestem ciekaw, czy coś spadnie tych skrzynek. Do Spike'a, do Pam. 54 do otwarcia. Poco Karl. Barley Nita. Punkty do Nity i do Karla. Bardzo długo boostowałem te skrzynki, ponad chyba tydzień. Punkty do Franka i do kogoś tam jeszcze, nie zwróciłem uwagi. Spike Brock. Karl Poco. Brock Kruk. Kruk Nita. Penny Boo. Brock Rico. Kruk Rico i Token Doubler, super. Piper Jean. Z Jeana jestem mega zadowolony, bo no przydają się do niego punkty, bo lubię nim grać. Tara Kruk, dużo legend leci. Dynamite Bull. Poco Mortis. Shelly Frank. Nice. Penny Tara. Kruk Pam. Butara. Mortis Rico. Cold Barley. Dynamite Carl. Jeszcze 30. Wow. Brock Frank. Dwa tokeny. A czyli, przepraszam, tikety. Rosa Mortis. Penny Spike. Kruk Penny i bilecik. Pam Mortis. Dynamite Rosie. Barley Piper. Penny Poco. Cold Spike. Cold Frank. 19 skrzynek. Penny Frank. Frank Jean. Shelly Primo. Dynamite Spike. Rosie Rico. Oj, chyba nie będzie postaci nowej. Poco, Rosie. Przypominam, że polujemy cały czas na Leona. Ostatnia moja karta do odblokowania. Brock Barley. Rosie Mortis. Barley Pam. Barley Shelly. Shelly Jean. Możliwość podniesienia wyżej, już mam Gina. Poco Colt, Token Doubler w końcu. Rico Carl, bilety. Dynamite Boo, 5 gemów. W końcu gemy na tyle skrzynek, dopiero 5 się trafiło. Spike Nita. Shelly Piper. Carl, Frank. I ostatnia skrzynka, Pam oraz Brock. Teraz wejdźmy sobie w zadymiarzy i zobaczmy, co możemy sobie ulepszyć z tych lepszych kart, którymi gram. Z pewnością podniesiemy sobie Gina. Poziom 3. Sprawdźmy jeszcze raz zadymiarzy. Franka niedługo będę mógł podnieść na poziom 9 aż, wysoko. Dobra, mamy tutaj jeszcze Daryla, Rico, Barley, Poco, Rosie, El Primo, Boo. Boo podnieśmy, mimo że mało gram, ale podnieśmy. Bo tutaj nam on zaniża statystykę. Mamy tutaj 6, Colta możemy podnieść, El Primo 6, można wyżej dać. Chyba sobie jeszcze podniesiemy Daryla. Niech też będzie już wyżej. Rico 480 też niech będzie wyżej. Możemy go podnieść już na poziom 7. Poco również podnieśmy na 7. Ok. I co my tutaj mamy jeszcze? Bull na 7. O, został nam Colt na 7 podnieść. Dobra,
z monet się spłukałem, niedługo z gemów też się spłukałem. Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie wbić do Pandy, zobaczyć u niego odcinek z Master Killa. Ja dziękuję te Pandar za super zabawę dzisiaj. Nie ma za co. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, hej!